Wojna oficjalnie się zaczęła i w tym arku zobaczymy walkę Sojuszu z ożywieńcami Kabuto. Zapraszam na ocenkę tego krótkiego arku. Kabuto spryciarz, części przywołańcom zamierza wymazać świadomość, a części nie, żeby zagrać na uczuciach przeciwnikom. Spoko było to, jak Sojusz zaczął się burzyć i Shinobi się zaczęli kłócić, bo każdy miał coś za złe innym wioskom. Z kolei Neji powiedział celną rzecz, czyli że ciężko oczekiwać, by ninja w 1 czy 2 dni zostali przyjaciółmi. Racjonalne, choć tak właśnie się stanie, bo wojna trwała zaledwie 2 dni, a w trakcie jej i po niej wszyscy będą się kochać przez dłuższy czas. Słabo, że na początku kanału pokazali też jakiegoś randoma z fillerów, który nawet tam nic nie znaczył. Było też trochę flashbacków pokazujących głównie miłość Gary do Naruto. Przemowa Kazekage była spoko, jednak to, że wszyscy nagle są super szczęśliwi i są ziomkami, no to trochę naciągane, że nikt się nie wyłamał, bo w sumie kogo obchodzi jakiś Naruto, skoro go nie znali. Imponująco na koniec wygląda ta armia biegnąca za Garą. Odcinek oceniłem na 5. Sprytnie tutaj Muta Aburame użył robaków, żeby trudniej było ich wykryć. Pięknie za to Deidara się dostosował i poszedł w ilość małych bomb, które dodatkowo się poruszały. Z drugiej strony podoba mi się ta zmiana Kankuro. Jest zdecydowany, opanowany, dobrze się sprawdza jako dowódca. W sumie z niewiadomych to Kankuro dał trochę spoilera, mówiąc, że poprzez genjutsu zmuszą Kabuto do odwołania Edo Tensei. Co prawda nie stanie się to tak, jakby przewidywali, bo zrobi to Itachi, ale faktycznie tak będzie. Patrzcie widzowie na tą animację głowy Gary, jak tu biegnie. Deidara i Sasori Big Brainy wsadzili bombę do tej gurdy i sterowali Mutą poprzez nici czakry, a także fajnie rozkminione to, że po wstaniu Shin wygląda tak, jakby miał skrzydła. Pięknie także Omoi zbejtował Akatsuki, by ci zaatakowali go sojusznikami, a ten przeciął linię czakry Sasoriego, a później Kankuro to wykorzystał, łapiąc za nici czakry członka Akatsuki, ściągając go tym samym w dół, a następnie podnieśli ziemię do góry, więc Sasori wbił się w Deidarę. Super przekminione w szybkim czasie. Intensywny odcinek i byłem skłonny dać mu nawet dychę, ale dostaliśmy też tutaj trochę przyciągających flashbacków do Cliffhangera czy bezmyślność Akatsuki, którzy to mogliby atakować dużo poważniej, a tego nie robią. Po prostu używają podstawowych ataków, wiedząc, że są nieśmiertelni. A Deidara mógłby spamować jakimiś dużymi bombami i po prostu zniszczyłby przeciwników. Przecież ta dziura w ziemi aż się prosiła, żeby zasypać ich bombami. Odcinek na 6. Sprytnie Kankuro dość szybko zniwelował efekt wybuchu, łapiąc Shina w kukiełkę, gdy ten eksplodował, co pozwoliło im przeżyć. Dowolony był ten Sai, jak się wkurzył na Deidarę za obrażenie Shina i przyszedł od razu do ataku, co Kankuro wykorzystał i zamknął Deidarę i Sasoriego w marionetkach. Hardkorowy był też ten egzamin Danzo, w którym Shin i Sai mieli stoczyć pojedynek na śmierć i życie. Ale ciekawe, czy ta choroba Shina to samo, co przypadek Itachiego. No i ponownie, jako widowisko jest to naprawdę dobre, jednakże śmierdzi mi to fabularne wyjście z Edo Tensei. Taki Shin potrafił to zrobić w znacznie ulepszonej technice, ale już Hashirama i Tobirama w dużo gorszej wersji Orochimaru już nie potrafili, także bez sensu upchane flashbacki Sasoriego do jego ostatniej walki, 2 minuty przeklejonego odcinka, słabizna. Fajna była za to ta przemowa Kankuro do Sasoriego, przy okazji też go dość tam pocisnął, ale to także zadziałało w ten sposób, że Sasori sobie nagle wyszedł z Edo Tensei. Moim zdaniem to na kolanie napisane rozwiązanie i poszło znacznie za łatwo. Dwójka dość silnych członków Akatsuki została pokonana, a ze sobą zabrali tylko Mutę Aburame, gościa nic nieznaczącego. To przypadłość tej wojny, gdzie ważniejsi protagoniści praktycznie nie umierają, za to antagoniści zostają pokonani raz za razem. Niewiadomych nie wiedziałem, odcinek na 5. Fajnie ośmiogoniasto wyjaśnia Naruto ryzyko związane z trybem ogoniastej, gdzie Kyuubi będzie się starał ukraść czakrę Naruto, a jeśli to zrobi w pełni, to już po nim. W sumie trochę zabawne, że Naruto nauczył się trybu Kyuubiego, ale na tym etapie jest on bezużyteczny, bo chłop nie może używać ani Rasengana, ani klonów, no ale to dość szybko się zmieni. Tobi na luzaku przed Kabuto skręcił kark Torunę, nieźle. Fajnie Kabuto pokazał i wyjaśnił, jak działa Edo Tensei, a także skłamał co do ryzyka techniki ożywienia, co zresztą niedawno widzieliśmy, bo magicznie niektórzy mogą sobie z tego wyjść. Niezły też ten wulkan Zetsu. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 8. Czy jeśli Haku nie miał szminki za życia, a teraz ma, to znaczy, że Kabuto pomalował mu usta?
No dziwne. Było tutaj także mnóstwo flashbacków z pierwszego arku Naruto, a co gorsze, to nawet je ugrzecznili, gdzie Zabuza miał w oryginale powbijane wiele broni w ciele, a tu sobie stoi od tak. Spoko jest ta Pakura, która wysusza ciała przeciwników, a także Gary, który wysadza innych uderzając ich pięściami. Jak dla mnie to nawet bardziej widowiskowe niż eksplozje Deidary. Także spoko było, jak Kabuto przyzwał 7 mistrzów miecza, ale już nie klei mi się ta siła Haku i Zabuzy. Na tym etapie to przecież płotki. Rozumiem, że na Geninów w pierwszej serii mogli robić wrażenie, ale przecież teraz to ich moc w porównaniu do wszystkich innych jest śmiesznie niska. Niewiadomych nie widziałem, odcinek tylko na 4, bo więcej w nim przypominajek niż walki. Spoko plan miał Kakashi, żeby być opanowanym przez cień i jednocześnie użytkownika Yamanaki, który przeniósł się do ciała Hatake, ale też miał zdolności sensoryczne, więc mógł znaleźć i zapieczętować Zabuzę. Pięknie Jugo zgasił Suigetsu za to, że ten dużo gada. Bardzo są tu hype'owani mistrzowie miecza i mogliby być naprawdę spoko, jednakże poza no name'ami nikogo nie zabili, a więc niestety nie robi to wrażenia. Ciekawe jednak było to, że Haku znowu obronił Zabuzę tak samo jak za pierwszym razem, z tym, że teraz są nieśmiertelni. Ładnie Kakashi wykończył Zabuzę, ale już serio mogli darować sobie te flashbacki co chwilę. Hatake stwierdził, że jest kopiującym ninja, który skopiował ponad 1000 technik i ma zamiar z tego korzystać, co brzmiało i wyglądało badasowo, no ale cóż, mocne słowa, ale rzeczywistość będzie inna. Poziom tych Zetsu to dosłownie poziom randomu w sojuszu, zwykłe płotki. Natomiast trzeba im oddać, że świetnie wyglądają jako tło za Garą, robi to wrażenie. Niewiadomych nie widziałem, odcinkowi dałem 6. Fajnie mu przekamarzał się z Gangetsu, bo byli wrogami za życia, jednak jakim cudem Rasa wiedział o tym, że Orochimaru używał Edo Tensei? Być może walczył z nim tą techniką, jednakże nigdy to chyba nie zostało wyjaśnione. Podobała mi się strasznie ta chłodna analiza sytuacji Shikaku, do tego tłumaczył Raikage, a także i nam, jak powinien zadziałać w tej sytuacji dobry strateg. Jednak umie także być pokorny, gdy Tsuchikage powiedział mu, że jego plan może być nietrafny i podał swoje powody. Super sprawa, ale te walki z Zetsu to już niestety jest straszny ściek. Na szczęście nie było ich dużo. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Panowie feudalni to serio jakiś żart w tym Naruto, marudzą tylko non-stop, a ja chyba nigdy nie odczuwałem ich ważności w tym świecie. Jezu widzowie, ale emocjonująca walka z tymi białymi Zetsu. Patrz jak te kunoje latają, siu siu siu, wow wow. Czy tylko mi się zdawało, że ta Mari sama nie wiedziała czym jest Keke i Touta, tylko starała się tego nie pokazywać? Jeśli tak, to daję okejkę. Ładne są te proste animacje postaci z tłem, podobają mi się, jednak ten odcinek był mało interesujący. Niewiadomych nie widziałem, dałem ocenę 4,5. W sumie wielokrotnie widzieliśmy już tę wioskę, ale dopiero teraz w sumie zwróciłem uwagę, że ta kwatera Raikage wygląda dużo ciekawiej niż ta Hokage. Tutaj Raikage hype'ował Ginkaku i Kinkaku, ale jak dla mnie to budowanie jest bezsensowne, bo na mnie nie zrobili żadnego wrażenia. Strasznie dużo zachodu z tym pieczętowaniem, gdy mógł po prostu ich trafić mieczem i elo. To Benihisago, jak już zapiszę słowo, jest całkiem OP, skoro wciąga także osoby, które nic nie mówią, by unikać najczęściej wypowiadanego słowa. Darui to farciarz, przypadkiem zmieniło się jego najczęściej używane słowo i tylko dzięki temu przeżył, no ale tak jak wspomniałem, po co budowanie tego hype'u, skoro Ginkaku jak leży został pokonany jeszcze w tym samym odcinku dość niewielkimi stratami, bo ani ten Atsui, ani Samui nie byli szczególnie znani, nic takiego nie pokazali. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. W sumie to taka pierdoła, ale spoko, że Mabui ma taką zdolność teleportowania obiektów. Ogólnie pokazują tutaj straty w ludziach i okej, ale ciekawi mnie, czy kogoś z widzów realnie to obchodzi, jeśli to no name'y. Być może to tylko mój sposób myślenia, ale dla mnie oni nic nie znaczą. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie inaczej. I ogólnie Kinkaku też taki turbo koks, ale tak naprawdę wystarczył dzbanek i ino, żeby się go pozbyć. Nie zabił nawet nikogo znaczącego, nie oparł się w żaden sposób technice ino, jak na takich legendarnych shinobi to padli cholernie łatwo. Na koniec dostaliśmy Kakuzu, więc chociaż jakiś plus tego odcinka, choć to niestety sytuacja połowicznie pozytywna. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5. No, ten Mifune to dość pewny siebie, twierdząc, że obawia się, że bez samurajów ta wojna może zostać przegrana.
No cóż, nie mieli prawie nic do gadania. W sumie fajnie pocisnął on Hanzo, że jego porażką była przerwa w samodoskonaleniu, przez co zatracił swoje zdolności i siłę, a to dość uniwersalne wartości. Te flashbacki z pierwszej walki Mifune i Hanzo są o tyle ciekawe, że Mifune szanował tamtego Hanzo i przyjął jego sposób myślenia, a jednocześnie późniejszy Hanzo sam siebie zaorał, zmieniając swoje przekonania. To też trochę bzdurne myślenie, bo nie każde przekonanie jest na tyle dobre, żeby się go trzymać na wieki. Ludzie jednak coś tam mogą sobie zmienić w życiu, ale akurat w tej sytuacji to było zasadne. Widowiskowe i nawet emocjonalne było to zakończenie Edo Tensei i Hanzo, ale jednocześnie niby jak się poruszał, sprzeciwiając się Kabuto, będąc jednocześnie kontrolowanym. To bez sensu, znacznie mocniejsi od niego nie potrafili tego zrobić. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. Matko boska, aż nie chce się patrzeć, jak te płotki niszczą Gakuzu. Te wątpliwości drużyny Asumy, by walczyć z ich mistrzem, są niezłe, ale trochę długie. I fajnie, że Asuma spalił tych no-name'ów, a ten użył Abashosena, ale też przykre, że nie dostała jakiejś ekstra broni i wkrótce już nie będzie jej używać. Jest tutaj dość sporo flashbacków różnego typu, które nie są konieczne, no i Choji po raz kolejny jest nieodpowiedzialny, ale to tak naprawdę dobry prolog do jego przemiany. Zauważyłem także super płaskiego Asumę w tle. Niewiadomych za to nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5. Nieźle Ino zareagowała, przenosząc się do Choji'ego, a Shikamaru bardzo sprytnie ją uratował przez Zetsu. Ciekawe jest także to, że dopiero 200 odcinków później dowiedzieliśmy się, kto jest królem według Asumy. I niby rozumiem, że te flashbacki mają na celu zbudowanie backstory Choji'ego i są to w większości nowe sceny, jednak ich ilość mnie po prostu zmęczyła. Ekscytujące było to, że Choji wziął się w końcu w garść i zaczął walczyć, a także kolejne ostatnie słowa Asumy napawały dumą, ale ta ilość przypomina, jak mi zabiła ten odcinek. Końcówka bardzo dobra, ale wszystko przed to Resident Sleeper. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 3,5. Naruto powiedział, że nie ma opcji, że ktoś jeszcze posiada czakrę Kyubiego, no i cóż, jednak byli tacy, o czym wiedzieć nie mógł, że Kinkaku, Ginkaku i jego ojciec mieli czakrę Kyubiego. I to już ten etap, gdy Naruto wcale nie musi jakoś długo zwierać czakrę Senjutsu, po prostu ją odpala jak gdyby nigdy nic. W kilka sekund i to nie tak, że Kyubi mu w tym pomaga, bo to jeszcze nie jest jego ziomek. Spoko wyglądało to, jak Naruto wyczuł, że wojna jest poza wyspą i jego przyjaciele walczą. Dużym minusem są te flashbacki Naruto. Od walki z Painem bardzo często przywołuje z nim wspomnienia, za dużo tego. Później także były te z Iruką z pierwszego odcinka, które też widzieliśmy kilkukrotnie. Naruto się zmienił, to prawda, ale Sadowa mu uderzyła od tej siły. Super bohater uważa, że on sam tę wojnę zakończy, bo tak, nie rozumiejąc, że ta wojna ma za zadanie go chronić. Sprytnie Iruka zabezpieczył się na wypadek, jakby Naruto mu uciekł i napisał do niego list, a te bariery, co miały zatrzymać Jinchuriki, to niezłe. Rozwalają je jak jakieś szyby. Odcinek na 4. Podobało mi się, jak Zetsu wyskoczył z zaskoczenia, ale Mei od razu wypłaciła mu kopniaka. Ten chciała używać wachlarza dalej, ale nie mogła i to faktycznie jest smutne. Żygać się chce, jak sojusz nikogo istotnego nie traci, a tu Choji, który przed chwilą był płotką, schwytał ojca Neji'ego czy Kakuzu. Pięknie za to Mabui skwitowała Raikage, żeby tym razem nie niszczył żadnych ścian, jak będzie wychodził, a ten Gedo Mazu jest cholernie silny, ale tak szczerze, to ta moc jest nudna. To odwołanie ożywiające zresztą to strzał w kolano, bo oni się nie męczą, a sojusz tak, więc mogli po prostu ich wykorzystać. Na koniec sojusz podsumował, że po pierwszym dniu zarówno oni, jak i Akatsuki stracili połowę wojsk, z tym, że po stronie sojuszu nie było tego czuć, bo zginęli no-name'y, a po stronie Akatsuki stracili kilka wybitnych jednostek. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Fajnie Kyubi podsumował Naruto, że ten jest naiwny, nawiązując do tego, że on sam wygra tę wojnę, czy sprowadzi Sasuke z powrotem. Zabawnie młody Kiba się mylił, że Shikamaru nigdy nie zostanie Chuninem, a został nim jako pierwszy. Ci protagoniści bardzo młodzi wyglądają naprawdę uroczo, ale trzeba przyznać, że nawet jak całokształt jest milutki, to te oczy Sasuke są już przerażające. Późniejsze flashbacki to już niestety zapychacz, sceny, które widzieliśmy wielokrotnie i to takie z różnych czasów. W sumie ten Kyubi naprawdę zadawał sensowne pytania i miał wątpliwości co do motywów Naruto, a tutaj zaczęło działać Talk no Jutsu nawet na Kyubim. W tym wypadku jest to dużo prostsze, bo ogoniasta zna uczucia swojego Jinchuriki, więc jest mu z tym łatwiej. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6.
Fajne są te sceny, jakby ktoś się skradał, a później zabija randoma sojuszu, co wygląda horrorowo. Creepy był ten uśmieszek podrumianego Nadziego i spoko zabił on kolejną dwójkę medycznych ninja. Fałszywy Nedzi się w sumie sprzedał, mówiąc o Tonton, jakby była człowiekiem, a Sakura sprytnie zaaktorzyła, by się upewnić, że to na pewno podróbka, a potem super go rozwaliła. Podobało mi się, że Zetsu nadal mieszał, mówiąc, że może być więcej takich podrabiańców, więc każdy będzie podejrzany. Ten flashback nawet uważam za udany, bo praktycznie nie wyłapałem tego, że Zetsu złapał na chwilę Nedziego, dlatego mógł pod niego się podszyć i nawet dobry jest ten horrorowy klimacik, jest dużo mrocznej muzyki i krwawych scen. Podobał mi się ten odcinek, tym razem był popisem strategii Akatsuki, jednakże to znowu ten sam efekt. Zetsu zabił tylko randomów i nikogo istotnego, a na dobrą sprawę mógł grać Nedziego i zacząć od zabicia Shizune czy Sakury. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Spoko, że Shiki Okamaru miał ugasić płomień zbliżający się do bomby, a jednocześnie Zetsu pięknie wypłacił kopniaka pieskowi. W sumie to sprzeczanie się, czy ktoś z nich jest fałszywką, jest dość bezsensowne, bo wystarczyło, że każdy by zaprezentował jakąś ze swoich technik i tyle. A słowa Shino, że nikt nie jest w stanie udowodnić swojej prawdziwości, to bujda, zresztą trochę zbyt głupia jak na niego, a z kolei już później zachowywał się najinteligentniej i wymyślił system z kamieniem, papierem i nożycami oraz pytaniami o kwestie, które tylko oni mogą znać, ale śmierdziało bardzo to, że on jedyny nie chciał odpowiadać na pytanie, a sam wymyślił ten sposób. Od początku on mi najbardziej śmierdział, jednakże przyznaję, że ten odcinek mnie rozłożył na łopatki i nie pamiętałem, że to Hinata jest podrabiańcem. Tylko ten atak wyglądał trochę jak Juken, ale jakim cudem Zetsu mógł tego użyć? To ogólnie jest filler i do tego odgrzany w sumie, bo była już taka sytuacja, że ta drużyna miała swoich podszywaczy. Szczerze to nie mam też pojęcia, po co ten flashback z innego fillera został tu wrzucony tak kompletnie z dupska. Śmiesznie zostawili nam na końcu mindfucka, o jakich sekretach wiedział Yamato na ich temat. Niewiadomych nie widziałem, a odcinkowi dałem 7, bo ciągle główkowałem, kto kim jest, a mnie przechytrzyli. No było tutaj trochę tych flashbacków, ale też w sumie dość ciekawe było podejście Deidari, który po wybuchu nie ginął, więc uznawał, że to nie współgra z jego przekonaniami, że sztuka jest krótka i ulotna. Nieźle Kurotsuchi także podpuściła Blondasa i zamieniła się w Sasuke, więc ten ją gonił. Jednak to tylko filler, w którym opluli znowu Deidare. Chłop nie zabił nawet jednego no-name'a, do tego odcinek nie jest jakiś porywający, poza tymi kwestiami, które wymieniłem, ale to trochę za mało. Niewiadomych nie zauważyłem, a odcinkowi dałem 4. No to tutaj raczej się żona Shikaku nie ucieszy z powrotu swojego męża tak jakby chciała. Co to w ogóle jest wytwy? No to ten niedźwiedź o 8 ogonach wygląda całkiem ciekawie. No i ogólnie to jeden wielki filerowy bezsens, nawet niezabawny. Całe zagrożenie okazało się dosłownie cyrkiem. Olbrzymy to sumo nawalające małe dzieci, a ten Rasengan jest dużo za mocny i jeszcze Konohamaru na końcu go powiększył i nim cisnął. Słabizna. Odcinek oceniłem na 2. Śmiesznie Bi zauważył piersię Tsunade i skwitował, że jeszcze bez biustonosza, a później zaczął o nich rapować. Nice. Ale tutaj Raikage poleciał trochę z tym tekstem, że Minato nikt nie może pokonać. Srogie słowa. Ta historia A i B jest dość ciekawa i taka nietypowa jak na warunki narutowe, no bo mamy głównie pokazaną Konohę. Tutaj panuje trochę inny klimat. W sumie też okazało się, skąd Naruto ma te manie gadania do nieprzyjaciół jakichś frazesów, które miałyby ich zmienić, no to po Minato. Na szczęście Ato mu wypomniał, z kolei zarówno zachowanie Killera, jak i Minato było durne, bo powinni się zabić. Nie ma powodu, by się wstrzymywali. Nie znali swoich zamiarów, nie powinni się hamować. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 6. Pięknie Raikage twardo stoi przy swoim i dominuje obydwu Jinchurikich, ale tu to już znowu te same flashbacki Tsunade, nie wiem ile razy jeszcze je zobaczymy. Inne też były ze scen, które były całkiem niedawno. Swoją drogą, czy dla was argument Tsunade, że nie zna lepszego kandydata na Jinchurikiego Kyubiego i zmienność wojny powoduje, że warto by było wrzucić Jinchurikich na pole bitwy, jest dobry? Ja bym powiedział, że pół na pół, bo jednak to nadal jest podsuwanie Akatsuki gotowego rozwiązania. No i ogólnie fajnie, że Raikage wie, kim byli rodzice Naruto, ale do tej pory nikt w Konoszce się z tego nie wypaplał, bo to taka wielka tajemnica? What the fuck?
No to naprawdę miło się robi na sercu, że Naruto tak bardzo docenia swoich rodziców, ale wciąż mam wrażenie, że za bardzo czuje się super bohatersko i że on wszystko może, tylko on sobie poradzi i tak dalej. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że mu każdy na to pozwala. Nie podoba mi się także to, że Naruto nagle jest szybszy od Raikage oraz to, że ten niestety przestał być taki uparty jak był, bo Blondas uniknął jego ataku. Słabe to. Jak dla mnie też trochę dziwne jest to, że całkiem przypadkiem jedyną kontrolą na Zetsu jest Naruto, który wyczuwa złe intencje. No serio, nie są w stanie inaczej mu przeciwdziałać? Niewiadomych nie widziałem odcinek na 4. Podoba mi się ten Sai, który czuje się zagubiony, takiego go jeszcze nie widzieliśmy. Pięknie tutaj wleciał Gary, który złapał za pysk Shinobi Sojuszu i go wybuchł, super też Kushimaru powiesił tych czterech no-name'ów i naprawdę świetnie wywijał Jin Akebino, by później przeciąć gościa na pół, piękna scena. Dobrze wygląda to, jak nad Saiem biorą górę negatywne uczucia i zmienia mu się oko, a także creepy jest ten tusz wypływający z jego oka. Szczerze cieszyłem się, że udało mu się zapieczętować Jinina i choć to filler, to przynajmniej tyle gościu dostał czasu antenowego. Co śmieszniejsze, to ten filler moim zdaniem był lepszy niż wiele odcinków kanonicznych tego arku. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Ciekawie zaczął się ten odcinek z Maki i Pakurą, gdzie ta zginęła podczas misji i smutne jest, że Pakura była bohaterką piasku, ale tak naprawdę wykorzystali ją, by wrogowie mogli się na niej wyżyć, dzięki czemu ich stosunki miały się poprawić. Ten Gary też kocur, za każdym razem wbija po cichu, ale zaraz coś eksploduje jego techniką, więc następuje chaos i ej, ten grubasek stworzył naprawdę ciekawą technikę składającą się z wielu elementów, to było szybkie i mega efektowne. Super robota. Muszę też przyznać, że bardzo ładne są te kule ogniste Pakury. Spoko, ten gościu się wśliznął i wbił kunaja z wybuchową notkę w nią oraz ponownie, ten odcinek moim zdaniem był jakościowy, a to filler. Minusów nie zauważyłem, niewiadomych także, odcinkowi również dałem 8. Trochę było tych flashbacków już na początku, jak zwykle tych samych, gdy chodzi o Naruto i Tsunade. Później również powtarzające się z arku poświęconym jej. Śmieszne, jak chłopy się cieszyli, że Tsunade wpadła na hazardzik, bo już wiedzą, że będą zarobieni, a ten pająk na klacie wygląda paskudnie. Śmieszna ta animacja Tsunade w dziecinnym stylu, aż mam flashbacki z Boruto, choć to będzie w przyszłości, więc w sumie to nie wiadomo. Tutaj też widzimy, jak będzie wyglądał mój pokój, jak już pójdę na emeryturę YouTube'ową za 40 lat i pięknie Shizune spłynęła z nadużycia sake. Super wyglądało to siłowanie się na rękę Tsunade i Raikage, odcinkowi dałem 7. Creepy są ci najemnicy, horrorowy klimacik, no spoko sprawa. To jak ten pająk oddycha pod skórą jest w ogóle obrzydliwe, ale tak pozytywnie oczywiście. Ten widok owada jest dziwny, ale i ciekawy i ci goście w sumie dobrze wyglądają, mają spoko stroje i pojawili się raz za razem w nietypowym stylu, choć to chyba furasy. Zaskoczył mnie ten widok nóżki Shizune, jak i to, że trzyma tam środki znieczulające. Przerażająco wygląda ta wystraszona Tsunade, bo prysnęła na nią krew, a później jeszcze zamknęła się przez to w sobie. Niestety znów dostaliśmy te same flashbacki, co prawda w lepszej jakości, ale jednak to te same sceny i w sumie jak już Shizune wyciągnęła tego robala, to on wygląda jeszcze obrzydliwiej. Ta historia była nawet dobra, szkoda, że to filery to raz, a dwa niestety zostało to bardzo dziwnie ucięte, za co zaniżyłem ocenę. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5. Ten księżyc jest superowy, trzeba przyznać. Pięknie Kushimaru poprzytwierdzał Shinobi sojuszu do drzewa i też się nie pierdzieli w tańcu, przebił i rozciął na pół swojego sojusznika, wiadomo, a do Tensei, ale i tak nieźle. Zresztą Jinpachi również mu się odwdzięczył. Oczywiście każdy ma Zeza i nie może trafić Gaja i o Jezu, ale głupota. Kakashi stwierdził, że nie miał już czakry, ale pomyślał o ratowaniu przyjaciół i nagle ją miał. To chyba największe samozaoranie fabularne oraz oczywiście, że Kakashi stracił zmysł wzroku, ale no przecież daje sobie radę z przeciwnikiem, z którym przedtem przegrywał, no bo w tle leci motywująca muzyczka. No cóż, odcinek miał potencjał na bycie ciekawym, ale niestety był popisem siły przyjaźni. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 3. Fajna psycholka z tej Ameyuri. Swoją drogą, nie uważacie to za dość głupie, że ubrania ludzi z sojuszu są takie jak z ich wiosek i różnią się tylko opaski? Przez to i tak wiadomo, kto jest skąd, co raczej nie służy integracji, a ciągle dzieli na obozy. Gaj stwierdził, że nawet 100 chuninów nie dałoby rady Ringo, no i jeśli to no name, to na pewno nie.
Spoko też Omoi się wkurzył na swojego nowego kapitana i mu nawrzucał od tchórzy. Do tego we flashbacku zastanawiał się, czy Kumogakure w ogóle ma 10 tysięcy mieszkańców i z jednej strony to śmieszne, ale sojusz zebrany z 5 wiosek i samurajów liczył 80 tysięcy osób, a przecież nie wszyscy mieszkańcy to shinobi, ale znaczna większość na wojnie już tak. Przez wielu ta ilość shinobi jest uważana jako plot hole, ale osobiście tego nie weryfikowałem. Super Omoi rozwalił Ameyuri sprytem i zaprowadził ją na ruchome piaski i zbejtował ją, by użyła najsilniejszej techniki, przez co sama się zaczęła w nich topić. W sumie to nieźle, że się okazało, że ten kapitan Omoiego jednak tchórzem nie był, a wabił ciągle przeciwniczkę właśnie na te ruchome piaski, a więc to młody tak naprawdę skaszanił sprawę. Bardzo mi się też podoba ten wzajemny szacunek do siebie pomimo bycia przeciwnikami. Omoi dał jej lizaka, a ona mu swoje miecze. Niewiadomych nie widziałem, a odcinkowi dałem dyszkę. Muszę przyznać, że podoba mi się ten skrót wydarzeń jak w telewizji. Spoko, że Sakura i Shizune odkryły badając ciało Zetsu, że ten jest zrobiony z komórek Hashiramy, no wszystko da się z tego zrobić jak widać. No i oczywiście, Shikaku mówi Naruto, by ten nie próbował przekonywać Madary, ale on stwierdza, że najpierw go pokona, a później będzie z nim gadał. Fajnie, fajnie, jeśli chodzi o Obito, to będzie to Talk no Jutsu. Ten połączony Zetsu wygląda jak gówniak totalny, ale podobały mi się najróżniejsze rodzaje tych Rasenganów i ten śmieszny mini Rasen Shuriken. Nawet nie boli to, że Naruto tak łatwo pokonuje Zetsu, bo to w końcu Zetsu. No ale demencja, widzowie, jeszcze niedawno Killer tłumaczył, że tworzenie klonów w trybie Kyuubiego i w ogóle używanie go jest bardzo ryzykowne, bo wtedy Kyuubi będzie miał łatwiej przejąć jego czakrę, po czym Naruto sobie na luzaku wysłał ze 100 klonów w różne miejsca bez żadnych konsekwencji, no bo w sumie po co? Ten gość się pojawił na minutę, miał być w sumie dość groźny i nawet nie zabił jednego no-name'a, bo wpadł Naruto. Aha, odcinek słabiutki na 4. Sporo flashbacków Gary, które znamy, a są to sceny, które rozgrywały się na naszych oczach. Biedny jest ten malutki Gara, a przygnębiające jest to, że Karura od razu umarła po zobaczeniu syna. Dość okrutne metody sprawdzenia, czy Gara sobie poradzi z nienawiścią i ta próba zabicia go. Ojciec w tej kontroli wcale mu nie pomagał. Te słowa Yashamaru były w cholerę mocne i oczywiście nieodpowiednie jak do dziecka, nieważne czy był Jinchuriki czy nie. Dowiedzieliśmy się także, że piasek chroni Gara dzięki jego matce, a nie Shukaku, oraz piąty Kazekage poznał prawdę po latach o swoim wujku i matce, którzy od zawsze go kochali. Mega smutno przez to Gara tutaj wygląda, ale jednocześnie jest to scena pozytywna. Jednakże jak piękne te sceny by nie były, to Rasa po raz kolejny został pokonany jak pet. Słabiutko. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6,5. Ciekawe, że dla Nagato to taki skok siły Naruto, bo dosłownie umierał mając go przed oczami, a więc tak jak mówił, to dla niego jakby minął dzień. Fajnie, że chłopaki podpowiadają Naruto i Ibi, żeby ci mogli łatwiej im przeciwdziałać. Killer miał nietypowy schowek na swoje miecze. No i ogólnie ten kruk wychodzący z ryjca Naruto to trochę takie XD i któryś raz z kolei widzimy ten sam flashback i to było dość długie, a ta muzyka, której niestety nie jesteście w stanie usłyszeć, gdy Itachi użył Koto Amatsukami, jest kozacka. Spoko, że Uchiha powiedział im, jaki ma plan, jak to wyglądało i super, że zaplanował tak dużo, ciągle będąc w cieniu. Kozaczek. Wspaniale Nagato zaczął na poważnie nawalać Killera i Naruto i rozpykał ich w kilka ruchów. Niewiadomych nie widziałem, natomiast odcinkowi dałem 8. Naprawdę świetnie Nagato dominuje dwójkę Jinchuriki, ładne też było wejście Itachiego i Susanoo, ale oczywiście przyszedł z pomocą, gdy już Naruto i Killer nie mieli żadnych szans. Blondas też stwierdził, że Nagato jest o wiele silniejszy jako Edo niż Pain, ale jak dla mnie to tego w ogóle nie czuć. Nie twierdzę, że tak nie jest, ale jako Pain i ilość potężnych jednostek robił większe wrażenie. Ta śmieszkowość w sytuacji kryzysowej, ale takiej, gdzie dosłownie za kilka sekund mieliby umrzeć, to średnio dobry pomysł. Za to już ten, by uderzyć w Chibaku Tensei z najsilniejszych technik, tak żeby ją rozwalić od środka, już był niezły. Super wyglądało to Susanoo zapieczętowujące Nagato, ale ponownie, to kolejny taki przypadek, gdzie członek Akatsuki został opluty jak leszcz. Super silny przeciwnik, który w sumie przez jakiś czas ich dominował, ale nic nie osiągnął, na nic się nie przydał. Nie wiem też, po jaką cholerę dostaliśmy ten flashback z poprzedniego użycia miecza Totsuka, a ten Naruto jest tak tępy i irytujący, że to szok. Itachi mówi, że idzie zatrzymać Edo Tensei, ma największe na to szanse i ma plan, a Naruto nie, zamknij mordy, ja jestem super bohaterem, to ja mam zakończyć tą wojnę, ja jestem najważniejszy, rozumiesz?
aż sam się sobie dziwię, że kiedyś był moją ulubioną postacią. Na szczęście Itachi go sprowadził do parteru i go trafnie podsumował. Całkiem spoko były te przebitki na przyjaciół Naruto, krótkie, ale fajne, pokazujące ile ich zdobył. I w końcu Itachi tak naprawdę zabezpieczył się przed tym, żeby nikt nie dostał oka Shisuiego, ale czy to było najmądrzejsze posunięcie, no nie powiedziałbym. Skoro wierzył w Naruto, to mógł z powrotem mu go dać i schować w brzuchu, może by się przydał w przyszłości. Niewiadomych nie widziałem, natomiast odcinek oceniłem na 6. Przy tych walkach Raikage i Mizukage także podpowiadają innym, z tym, że tutaj to nie daje zbyt wiele, bo zwykłe płotki niewiele mogą zdziałać, ale tak serio ci shinobi są bezużyteczni. Gengetsu dosłownie powiedział im, jak go pokonać, a oni nie są w stanie zrobić nic i ta nieporadność nie jest zabawna, jest wręcz żałosna. Tym bardziej, że Mizukage się ciągle powstrzymuje, co też jest dziwne. No i oczywiście, że mu został pokonany Nahita przez Naruto, uprzednio nikogo nawet nie raniąc. Jednak tutaj chciał już ich ostrzec, że nadal będzie walczyć, bo z niewiadomych to on rozdzielił swoje ciało na dwie części niezauważalnie, ale nie zdążył o tym powiedzieć. No i standardzik. Gaara pyta Naruto, czy jest pewien, że może tak nadużywać czakry Kyubiego, a on na to, że nie zamierza umierać, póki nie zostanie Hokage. Aha, no fajna odpowiedź. Pomijając już, że było mówione, że nie może nadużywać tego trybu. Super za to na koniec Gengetsu zastrzelił Onokiego. Gdyby nie to, co wymieniłem w minusach, to mógłby być naprawdę dobry odcinek, ale dałem mu zaledwie 5. Pięknie Raikage podsumował głupotę darcie mordy z informacjami, co przeciwnicy zamierzają robić, też to wielokrotnie punktowałem. Zresztą gość jest zbudowany na Turbo Koksa, który walczył 3 dni i 3 noce z 10-tysięczną armią. To więcej dni niż aktualna wojna będzie trwała. Super gościu uniknął Rasen Shurikena z potężną prędkością, no i to mi się podoba. Przeżył Rasen Shurikena i na spokojnie idzie dalej walczyć, aż chciałoby się powiedzieć, że w końcu coś się dzieje. Jednak słabe te śmieszki, gdy obok stoi śmiercionośny Raikage, a ten Dodai jest całkiem sprytnym i bystrym gościem. Trzeba też przyznać, że Naruto ładnie wykminił, żeby załatwić Raikage jego własną techniką. To był proces, a nie zrobił tego tak z dupy. Nice. Z kolei później już rzucił Bujdą, gdzie stwierdził, że najlepszą obroną jest prawdopodobnie obrona Gaary. No i cóż, ta obrona jest jakoś tam mocna, ale już dawno przestała być najlepsza. Odcinek oceniłem na 9. Ładny jest ten grobowiec, co zrobił go Gaara z dedykacją dla Gengetsu. Super ta para się uśmiechała złowieszczo, a gdy Gaara ponownie chciał zapieczętować drugiego Mizukage, to ten wyciągnął sobie głowę z piramidki. Nice. Spoko im też pocisnął, że nie potrafią nawet poradzić sobie z byłym Kage, który im pomaga, więc nie zamierza im już pomagać, co było świetne. Bardzo dobry plan miał Gaara i go już wytłumaczył, gdy Gengetsu nie miał już nic do gadania, no big brain. I to pokonanie go było spoko rozegrane, bo to nie takie zwykłe i proste zaatakowanie go i elo, tylko było to coś mocno przekminione. Śmiesznie też zabrali tego Tsuchikage i go zanieśli jak dziecko. Minusów nie widziałem, a z niewiadomych to Kabuto mówi o przyzwaniu Asa na pole bitwy, a tutaj chodzi o prawdziwego Madarę. Odcinkowi dałem 8. Spoko Kidomaru pozabijał tych no-name'ów, ale Hinata jednego z nich ładnie obroniła. Niestety było trochę flashbacków z arku, w którym nasi protagoniści walczyli z czwórką dźwięku, a były one kompletnie niepotrzebne. No i takie dominowanie przeciwników jest w pełni uzasadnione i ogląda się to ok, ponieważ nasi protagoniści się wzmacniali w przeciwieństwie do umarłej czwórki dźwięku, a więc mogli ich znacznie przerosnąć. Super wyglądała ta nienawiść w formie gazowej, tak bym ją nazwał, i ta Tajuya psychopatka wygląda obłędnie. Niezmiernie się cieszę, że to nie jest taki tylko odgrzany kotlet, bo czwórka dźwięku od początku miała plan złapać chłopaków w technikę i do tego dążyli. Niewiadomych nie widziałem, natomiast odcinkowi dałem 8. Fajne jest to, jak Shino i Ino robią w zasadzie coś bardzo podobnego, tylko na swój własny sposób. Ta bariera, która wyglądała jak oko, jest trochę creepy. Wszystkie Chiyosie czwórki już widzieliśmy poza tym golemem Jirobo, który wygląda spoko i podoba mi się ten pewny siebie Shikamaru. W porównaniu do tej walki sprzed lat to niebo a ziemia. Ten odcinek był już słabszy, bo niewiele się w nim działo, ale nie był też tragiczny. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6,5. Fajnie Choji obronił Nadziego przed lecącą strzałą, która się odbiła i rozerwała policzek Tajui. Pięknie Shikamaru wymyślił plan rozwalenia fundamentów Rashomona, przez co ten się zawalił,
Całkiem spoko jest pokazane to, że Orochimaru zaplanował wskrzesić czwórkę dźwięku dużo, dużo wcześniej. Zrobił to co prawda Kabuto, ale stary wężowaty ich nakierował na to i dał im nową moc, której mogli używać dopiero po Edo Tensei. Nieźle ten Jirobo wbił Chojimu wielkie naostrzone żuło w brzuchol, a gigant Toyui podniósł Shikamaru za głowę. No i tym razem muszę przyznać, że ten ratunek Naruto był uzasadniony i Shikamaru ciągle do niego dążył, no sprytne. Minusów nie widziałem, odcinek na 7. Zabawna jest ta kompletnie opanowana przez nieśmiałość Hinata. Spoko wygląda ta ilość odciśniętych stóp, taka pierdoła, ale widać, że jest tu ostro trenowane. Dość przykry widok, Hinata, która opiera swoje umiejętności o wzrok, ma z nim problemy. Ciekawe jest to, że Neji grał takiego twardziela, ale pomagał Hinacie po kryjomu i pięknie Naruto związał siebie z Sakurą i skoczył z nią w przepaść. Pomimo pozytywnej muzyki w tle to całkiem smutne, że Hinata nie mogła oglądać fajerwerek z Naruto tak jak chciała. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, epizod oceniam na 7. Dużą częścią tego odcinka jest flashback o końcówce życia Hayate Gekko, a więc sceny, które widzieliśmy, jednakże zostały one rozbudowane, pokazano tutaj trochę więcej, nie jest to takie złe. Można dzięki temu zobaczyć zmianę anime, gdzie wtedy imponujący był częściowy Shukaku, a teraz nie robi żadnego wrażenia. Spoko, że pomyśleli, żeby zapieczętować ciała wartościowszych shinobi, żeby Kabuto nie mógł ich wskrzesić. Z minusów to Yakushi powiedział, że nie udało mu się znaleźć ciała Bakiego, a to co najmniej dziwne, bo on przecież żyje. Za to przerażająco wygląda ten martwy Hayate i spoko wyjaśnione, że Kabuto pozyskał włosy Hayate, dlatego miał go jak wskrzesić. Ładnie ten gościu ukręcił łeb jakiemuś no-name'owi z Konohy, niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Fajnie Shinobi Sojuszu przygniótł tego ożywieńca w masce wielkim głazem, którym od razu go zapieczętował. Spoko są te treningi Yugao i Hayate, no i niby znowu ta sama scena, ale dorzucili tutaj jeszcze kruki, które go jedzą, co jest jeszcze bardziej okrutne. Te walki na miecze wyglądają dobrze, ale jednocześnie bije od nich smutek, bo żadna ze stron tego nie chce. Pomimo niezbyt radosnej historii jest pozytyw z tego ożywienia, a to taki, że Yugao udało się przezwyciężyć strach i pożegnać się z ukochanym. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Naruto powiedział Karui, że całkiem niedawno go zlała dość mocno, a ta nie pamiętała o kim mowa. Zabawne. Spoko ten kadr jest w sumie. Choji jak się ucieszył, gdy się dowiedział, że ogólnie będzie musiał dołączyć do konkursu na jedzenie. Piękne. No i śmieszny był jak Naruto dostał solidną michę ramenu, który był pyszny, ale się zapchał poprzednią konkurencją i nie mógł go zjeść. Ogólnie oglądając to, ślinka cieknie. Śmiechowy odcinek, ale też z misją. Minusów nie widziałem, niewiadomych też, odcinek na 10, świetnie się bawiłem. Ładnie mu młoda przywaliła, żeby zobaczyć kto to. Tatewaki rozgryzł Naruto co do joty, dosłownie wszystko dobrze przewidział i ogólnie ten filler jest bardziej krwawy niż wojna dotychczas. Bardzo mi się podobała ta walka mieczem. W Naruto czasem się starają i one wyglądają spoko, jednakże widać niestety, że to filler, bo Sasori miał małe problemy z tym samurajem. No mało wiarygodne, dosłownie powinien go zgasić na hita. No i nie podoba mi się to, że chłop sam się wyzwolił z Edo Tensei, bo to trochę naciągane jest. Niewiadomych nie widziałem, odcinkowi dałem ocenę 6. Śmiesznie wygląda ten dziadzio, a jest taki potężny. Fajnie wypłacił kopniaka Rokowi i spoko jest ten efekt wizualny, podoba mi się. Dość zabawne było to jednoosobowe omoterengę, które odwirowało tornado, w sumie to też wyglądało git. A ten flashback ogólnie pokazywał dobre sceny, ale to zwykły zapychacz, widzieliśmy go już. No i to kolejne samowyzwolenie nie jest fajne. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Fajnie ten ciężar deszczu przytwierdza Shikamaru do ziemi oraz intrygująco wygląda ten Yota i o ile kontrola pogody jest całkiem spoko umiejętnością, to tutaj dostawaliśmy ciągle to samo. Inoshikacho mieli deszcz, Sakura miała śnieg, a Kiba miał błyskawice. Dosłownie nic więcej się nie działo. Niewiadomych brak, odcinek na 4. Choji jak śmiech z Sasuke, że Yota mu dał kwiatki, więc wyglądał zabawnie z nimi. Ten dzieciak jest zbyt OP.
Pomimo, że protagoniści robią uniki, a więc nie trafia, to dosłownie niszczy otoczenie. Naruto w przeszłości zripostował Shikamaru i to mu zaimponowało. No i to jest to, widzowie. Trzeba doceniać dobre puncze. Swoją drogą tutaj ten Yota wyglądał złowrogo. Ten odcinek ogólnie był przyjemny, ale bardziej taki dla dzieciaczków bym powiedział. Są tu jakieś zabawy i tak dalej. Zupełnie nic nie wnosi. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek na 3. Niby to tylko Zetsu, ale dość okrutne jest to wbicie ku na jaw dziecko, jakby nie patrzeć. No i tutaj to już polecieli za ostro z tym filerowaniem. Shikamaru jako mały brzdąc złapał w cień trójkę Anbu? No bez jaj. Nieźle za to ten jeden z Anbu nie zareagował na ckliwe słowa Naruto, tylko jeb go z ręki. Dość smutno odszedł ten Yota, uprzednio wymazując pamięć dzieciakom, żeby nie cierpiały, choć jak później się okazało, to ponownie został wskrzeszony. Znowu wyzwolenie się z Edo-Densei, więc bieda, jednak z jakiegoś powodu podobała mi się historia Yoty, ale chyba bardziej bym docenił, gdyby to był jakiś oddzielny ark, albo chociaż nie tak powtarzalny. Niewiadomych nie było, odcinek na 5. To nieźli ożywieńcy na niższym poziomie niż Nune i Mesojuszu. Fajnie pokazali za to, że Oro i Kabuto rabowali groby, żeby pozyskać DNA różnych osób i często to były pomyłki, ale już nie ma tu jak ożywieńcy, którzy mają jakieś zadanie, a zamiast tego gadają ze swoimi krewnymi. Fajny ten wąż, co z tyłu ma świeczki w oczach, ale znowu dostaliśmy tutaj flashbacka, którego już widzieliśmy, a nie szczególnie był tu potrzebny. Tutaj pokazano, jak Kabuto udawało się też z powodzeniem ożywiać ludzi i na przykład z Shurikena, na którym była krew, wskrzesił Deidare, a już tutaj zamiast Chiriku to wskrzesił jego mentora, który nie miał umiejętności bitewnych. Dobra była ta pułapka przy zapieczętowanych ciałach i super tutaj wleciała Temari i przecięła dziadka na pół. Piękna sprawa. Ten gość za życia kochał Temari i chciał ją przytulić, a ta zareagowała jak na siebie przystała i jeb go z wiatru. To ogólnie filler, ale tutaj dziewczyny sprzedały Temari, że ona już kogoś kocha i ten ktoś jest bardzo mądry. Nie możemy mieć pewności za pierwszym razem, o kim mowa, ale chodzi o Shikamaru. Podoba mi się rozszerzenie lore o to, że nie zawsze przezywa się koksów, jednak nie podoba mi się to, że oni nie wykonują misji i zachowują się, jakby mieli wolną wolę z jakiegoś powodu, a przecież jej nie mają. Odcinek na 6. No to trzeba przyznać, sporo tych zwłok tam na dole. Fajnie młody Turune pokazał Shino, jak jednym dotykiem zatruł i zabił ptaka i pięknie Iruka pojawił się niezauważalnie za Naruto i go wystraszył. Dziwne jest natomiast to, że rodzice Shino zostali opiekunami Turune, a Shino dopiero wtedy się dowiedział, jak działają jego techniki? Nigdy przedtem ręki sobie nie podali, czy jak? No chyba, że przyjęli go niedawno. W sumie też dość głupie było ze strony Shino, że uratował klona Naruto, nawet jeśli był odporny na truciznę, to pokazano, gdy robaki z trucizną się rozmnażały i wytworzyły antyciała. Uważam ten pojedynek za udany, jako że był przygotowany dużo lat wcześniej i był przekminiony. Shino tak naprawdę wygrał sprytem, a nie siłą. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 8. Śmiechem jak Motoi zapytał, od czego Bi ma mokrą rękę, a on żeby nie zwracał tam uwagi na szczegóły, a on miał mokrą, bo sikał. Niestety dostaliśmy ten sam flashback co przedtem, nic nowego tu się nie wydarzyło. Fajnie pokazali, że Orochimaru wyhodował róg ośmiogoniastego, którego później Kabuto zapieczętował w Fukaju, dzięki czemu ten miał jakąś tam namiastkę swojej ogoniastej. Tutaj Zetsu stwierdził coś zasadnego. Wystarczyłoby pokryjomu Kabuto i Tobi zapieczętowali róg ośmiogoniastego, Ginkaku i Kinkaku w Gedomazo i mogliby po cichu odpalić nieskończone Sukuyomi, ale Yakushiemu nie zależało na tym, żeby Tobi tutaj wygrał. Miał swoje plany. Dobry był też ten złowrogi Orochimaru i w sumie spoko wytłumaczenie, że to wężowaty doprowadzi do śmierci Fukaya oraz jego historia była całkiem, ale znowu to uwolnienie mech straszne. Tak to Kabuto mówił o braku wad tej techniki, a tu co chwila ktoś sobie robi co chce. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Na początku dostaliśmy te same zapychające flashbacki, ale później już uzupełnienie historii Sasoriego, gdzie jego jedyny przyjaciel tak naprawdę nie wiedział, że ciągle ryje banie Sasoriemu, a ten w tamtym czasie zaczął bawić się w ludzkie marionetki, a początkiem tego była ręka kolegi, a później skończyło się na całym ciele. W sumie też parskom jak Chiyo padła na ziemię i stwierdziła, że martwa udawała martwą, ale te śmieszki to już tak średnio fajne, bo znowu, gdzie ta kontrola? Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6,5. Śmiechłem jak Gai stwierdził, że będzie walczył 10 razy lepiej, Lee 100 razy, a Sai uznał, że będzie walczył po swojemu.
Tsunade rzuciła głupotę, że każdy z klonów Naruto ma siłę, by w pojedynkę obronić całą wioskę, a na szczęście Shikaku ją skwitował, że przesadza. Tutaj też dostaliśmy imponującą siłę Zetsu, mocarne bestie, trzeba przyznać. Później też imponująco stoją w miejscu, nie atakując, no robią robotę widzowie. Śmiechem jak o mojej załatwił Zetsu, ale przy tym dziabnął klona Naruto, więc ten znikł i tyle z pomocy. Sprytnie o mojej wyciągnął powietrze z bąbelka, żeby móc oddychać pod wodą i ta siła przyjaźni to potężna moc. Rozwaliła kilkaset Zetsu jednym ciosem, wspaniałe widowisko. Oczywiście potem dzieciaki stały się nagle bardzo silne i normalnie już rodziły sobie z przeciwnikami. Niewiadomych nie doświadczyłem, odcinek na 2, Resident Sleeper. Ciekawe, że Dan pomylił Naruto z Nawakim, jak dla mnie to on aż tak bardzo go nie przypomina w sumie. Ta sytuacja z przemienionymi Zetsu jest naprawdę trudna, bo Sojusz stał w miejscu tak długo, aż Naruto nie przyszedł na pole bitwy. Badasowo stał sobie Madara na wywaleniu patrząc na resztę z góry, dosłownie i w przenośni, a do tego Sojusz miał mindfucka, bo okazało się, że Madara jest w dwóch miejscach jednocześnie. Oczywiście to nieprawda, bo Tobi to Obito, ale oni tego nie wiedzą. Minusów nie widziałem, odcinek na 6. Średnia tego arku to 6. To nie jest tak tragiczne jak na taki długi ark, jednakże tutaj zadziało się coś dziwnego. Część fillerów wydawała mi się lepsza i treściwsza niż kanony przepełnione głupotami, bądź też takim typowym jednostronnym wynikiem walk, gdzie Sojusz rozwalał potężnych ożywieńców, a tamci zabijali tylko randomów. W fillerach mimo, że efekt był ten sam, bo ożywieńcy rozwalali jedynie nieznajomych, to robili to też w lepszym stylu. Oczywiście nie za każdym razem. Do tego szczerze mówiąc, gdyby nie te fillery, to niektórzy przywołańcy budowani na takich koksu zostaliby totalnie opluci, jak mistrzowie miecza, bo niektórzy z nich zostali pokonani właśnie w niekanonicznych odcinkach i tam pokazali cokolwiek, tymczasem w mandze prawie ich nie było. Ten ark jak dla mnie był dość schematyczny, jednostronny i aż sam się dziwię, że otrzymał aż 6 ze średniej, ponieważ z pamięci to ja bym mu dał może 4. Największym zarzutem jest to, że jest dość dużo flashbacków, a także to, że ożywieńcy to po prostu słabiaki, pomimo że takie Kakuzu, Sasori czy Deidara za życia byli kozakami. No cóż, cieszę się, że mam ten najdłuższy ark za sobą. Widzowie, niestety ja nie mam Edo Tensei, więc nie skrzeszę martwych subów, no ale może jakieś nowe pozyskamy, no co wy na to?